How you doing, everyone? This is AJ. O, to będzie ciekawa ścieżka. Ciekawe, naprawdę, to będzie ciekawe przeżycie. Yo, bro, how you doing? Witam serdecznie na kanale AJ The Polish American. Nie wiem, ile razy już to powiedziałem, odkąd zacząłem nagrywać, ale na pewno bardzo dużo. I dzisiaj mamy wyjątkowy odcinek. Zabrało mi się na wspomnienia, słuchajcie. Będę przeglądał stare materiały, ponieważ minęły 3 lata, odkąd zacząłem nagrywać na YouTubie. Pierwszy rok nagrywałem z 5, tak dobijałem do 5000 subskrypcji. I to był ciekawy okres. W związku z czym dzisiaj, ponieważ już tyle lat minęło, powspominamy sobie troszeczkę. Mam tutaj magiczny dysk. Dysk, na którym znajduje się każdy materiał, który nagrałem, nawet z ujęciami i z filmami, których nie wrzuciłem na YouTube'a, bądź zdjąłem je z YouTube'a. Jest kilka takich filmów i na pewno ich nie pamiętacie, przynajmniej znaczna większość z was, bo zdjąłem je dosyć szybko. Na wstępie możecie napisać w komentarzu, który film z tych wszystkich 200, które wrzuciłem na YouTube'a, najbardziej i najlepiej wspominacie. O kurde, dobra. To będzie grube. Boże święty, 2016, nie wiem, czy pamiętacie, ale ja zaczynałem, no właśnie nie pamiętacie, to jest beka. Przez chwilę miałem misję, że chciałem po angielsku nagrywać i to jest, ja pierdzielę, dobra. Patrzcie, tutaj macie wszystkie foldery, jeżeli coś zobaczycie, wyłapiecie na filmie, to możecie napisać w komentarzu, który folder chcielibyście, żebym poruszył następnym razem, oczywiście, jeżeli wam to się spodoba. Zacznę sobie od kroku pierwszego. No, to był taki mój pierwszy przełomowy film. Mój pierwszy przełomowy film, który Krzysztof Gonciarz udostępnił u siebie na social mediach. Podobnie jak w przypadku większości dzików na świecie. Przeraża mnie myśl opuszczenia choćby jednego treningu. Te Jordany jeszcze mam, jakie zajechane. Patrzcie, jakie nowe buty. Te Jordany tutaj. Patrzcie. Tararara. Tą flagę, kurde, jeszcze tak średnio mi szło stawanie na rękach. Chyba za 5 razem mi to wyszło. Ledwo wcisnąłem tą szmatę w buty. Nie ma drogi na skrót, jest tylko jedno rozwiązanie. Pompuj! Pompuj. Dobre. No więc wisiałem i wisiałem. Pamiętam, jak siedziałem i to nagrywałem w studiu u kumpla. Naprawdę dobry film, polecam. Kto nie widział, zobaczcie sobie. To jest taki kultowy film. To jest taki naprawdę klasyczny film, który... Z takich filmów człowiek jest dumny, nie? Dlatego takie filmy lubię kręcić co jakiś czas, bo do nich warto wracać. Co tu jest? 2016. Pod koniec roku 2016 byłem na Hawajach i to był jeszcze okres, kiedy nie miałem dobrego aparatu. Miałem Canona 700D. Chyba pojadę tam znowu, nie? Co wy na to? Pojechałbym tam znowu, bo mam teraz możliwości i mam lepszy sprzęt. Jakiś szczupły, zobacz, jaki... Tak jest, Hawaje. Byłem zajarany bardzo. Ale montaż jest. Stabilne ujęcia. Ale łyda. Patrz, jaka łyda. Oh yeah. Oh yeah, bro. Oh yeah. Nie. Taką miałem. Nawet nie. O taką łydkę miałem. Kozak. To było Hawaje. To jest jedyne miejsce, w którym ja... Jadąc w samochodzie, byłem przyklejony do szyby i mówię i tak. Wow, nie? Naprawdę mówię, wow, jak tu jest pięknie. Ja rzadko używam tego słowa pięknie, ale tam było przefenomenalnie. Na pewno tam pojadę jeszcze, no mega. Ej, ale beka, że to są 4 minuty filmu bez gadania. To jest po prostu, to jest tylko sklejka. O, to jest mój brat. Widzicie w ogóle tutaj mojego brata, nie? To jest Matthew. To jest drugi. Mam 3 braci w Stanach. Morris, Matthew, Michael i Michael. Matthew jest drugi co do wieku. 16 listopada 2016 roku mój pierwszy film motywacyjny, sklejka motywacyjna z ujęciami, którą nagrałem z kumplem Krzysztofem. Wtedy nie wiedziałem kompletnie w ogóle nic. To był pierwszy film, który zmontowałem sam. Musiałem go zmontować. Jeszcze intro moje takie oldschoolowe, fajne, komiksowe. Odnowiłbym. Podoba wam się to? To intro? Podobało wam się? Bo to było takie coś... Dumny z tego byłem. Fajnie. Tak, takie marvelowskie. Żyły się zgadzają chyba, co? To... Let me show you what it means to be passionate about something. Pff,
Patrz, jaka łapa, ty. 20 kilo mniej, ja mówię. 20 kilo mniej. Scary and funny at the same time is that people nowadays can become actually whoever they want to be. Fajny, fajny film. To nawet nie był mój sprzęt do filmowania. Holgrain. Patrz. Nagrywałem. Ej, nagrywałem o żarciu pełnoziarnistym. How you doing, everyone? This is AJ and today we will be answering a very common question, which is... Is whole grain good for you? Nie, dobra, bez gitu. Aż mi się, ja nie wiem, aż mam takie... nie wiem, wzruszyłem się. Nie, no ale czym tu się wzruszyć? Ale jakie wspomnienia, naprawdę, ja w ogóle nie pamiętam. Ale pamiętam, jaki był zamysł. Chciałem zrobić taki patos, dodać właśnie. Wiecie, dzisiaj pokażę wam, jak to się robi, oglądając swoje stare materiały. Let's say a meat. Let's say a meat. Let's say a meat, my bro. Do you even stretch? Mam taki orzech, taki kapelusz z tej fryzury mojej. Ona jest taka... taka jednolita, taka uklepana. 50 tysięcy komórek w twoim ciele umrze i zostanie zastąpionych nowymi w trakcie, gdy słuchasz tego zdania. Do wykonania jednego kroku. Sztuka adaptacji ludzkiego ciała. Technicznie, jakościowo. Pierwszy film, który... To był film zaraz przed krokiem pierwszym. Pierwszy film, który wywołał większe poruszenie, takie jakościowo. Ludzie zauważyli, że coś tam potrafię. Przed krokiem pierwszym. Ale on nie jest dopracowany. Lektor był nagrywany na dworze. Wiatr szumiał. Wiadomo, teraz by był dużo lepiej zrobiony, ale on ma swój klimat. Z historii wszystkich filmów najbardziej sensownie opisują uzależnienie treningowe. Wystawiając swoje ciało na określone warunki przez dłuższy czas, to zaczyna rozumieć, że nie odpuścisz mu, dopóki nie zrobi tego, czego od niego wymagasz. Wystawiając swoje ciało na określone warunki przez dłuższy czas, to zaczyna rozumieć. No, to jest zajebiste, to jest naprawdę najbardziej trafny tekst, jaki mogłem zrobić. A ja się nie lubię powtarzać po prostu, więc to jest w internecie, jest do obejrzenia. Bardzo dobrze to wspominam. Jeżeli zrobię, może zrobię kopię tego, taką powtórzony film, ale jeszcze w lepszej, czystszej formie. W ogóle możecie dać znać w komentarzu, napisać z historii, jeżeli nie wiem, od kiedy oglądacie mój kanał. Jeżeli jesteście nowi, to witam serdecznie. Jeżeli jesteście od 5 czy tam 200 subów, to kurde, biceps do was wysyłam. Teraz pokażę wam jeden krótki z treningu przed ramion, bo on bardzo dobrze pokazuje w dobrym świetle moją sylwetkę, jak ja wyglądałem, jak się zmieniłem przez ostatnie 3 lata. Hello, hello. Welcome back to another episode of AJ the Polish American. The Polish American. Szczupła sylwetka, ale jest, nie? Niedorobiona, ale jest. Exercises. There is no specific time or amount of reps or sets you wanna do. What you wanna do is you wanna simply stay on those bars until your forearms are gonna start burning. It's the same as if you were climbing the wall. To jest ciekawe. I możecie się zastanawiać na przykład, dlaczego ja takich materiałów już nie robię. Ale powiem wam, prawda jest taka, że nie lubię się powtarzać. Dlatego człowiek się zmienia. Widać po tym wszystkim, że no w ogóle od samego początkowego zamysłu moje filmy diametralnie się zmieniły. Ale ja przekazałem bardzo dużo z takiej wiedzy pasjonata, amatora. Wszystko przekazałem i to dalej jest na tym YouTubie w starych filmach. Dlatego zainteresowania troszkę się zmieniają, odbijają. Pewnie pojawią się komentarze odnośnie tego, że kiedyś inaczej nagrywałem, że coś tam się zmieniło. No i to jest prawda, nie? Patrzcie, jaki docięty, jak kurde triceps. 83 kilo. And squeeze that middle part of your... And squeeze that middle part of your back. Koniec tego. Zobaczyliście, jak wyglądałem 3 lata temu. To jest naprawdę dużo wspomnień i nie są to najlepsze filmy. I to jest ciekawe. Uwaga, pierwszy materiał po polsku, który nagrałem. 19 lutego 2017 roku dodałem go na kanał. I jest tutaj niespodzianka. Patrzcie, widzicie? Mam na sobie kamizelkę.
miałem pomysł na serię filmów, której promowałbym taki gentleman's workout. Dosłownie tak to nazwałem, gentleman's workout. Chodziło mi o to, żeby inaczej wyglądać na siłowni. Ja jestem showmanem po prostu, ja lubię uwagę zwracać na siebie. Cześć wszystkim, jak leci? Adam Joseph, a.k.a. J. A.k.a. J z tej strony. Pierwszy film po polsku i patrzcie teraz, kto się tu pojawi. Przywitaj się. Siemanko. Zajebiście. Dobrze. Będę pomagał Adamowi w kręceniu filmu. Tak. Chodź. Przywitaj się elegancko. Błażej na pół roku przed poznaniem zwuka. To re mi fa. Pamiętam to. Chciałbym usunąć to wspomnienie ze swojej głowy. Ale tego nie usunąłem. To jest na kanale u mnie. Wzloty i upadki, powiedzmy. Ale one muszą zostać. One muszą zostać, bo to one oznaczają, określają człowieka. Widzimy co robiliśmy kiedyś. Tam było z 40 komentarzy, że o kurwa, jak... Ależ ty mnie teraz wkurwił, nie? Ile i ludzie pisali zdenerwowani właśnie tym wstępem. On był strasznie długi. Król Karol kupił królowej Karolinie kolary. Król Karol kupił królowej Karolinie. Król Karol kupił królowej Karolinie kolary. Król Karol. O, stary jacie. To tu macie odpowiedź jeszcze tam w Q&A. Jednym mówiłem coś o Karmowskim, ale wiecie, to nie ma się co dziwić. Jakby po prostu postanowiłem, że pójdę odwiedzić Karmowskiego raz, też miałem 500 subów, postanowiłem, że pójdę odwiedzić Karmowskiego, że mu zaproponuję nagranie wspólnego odcinka, między innymi do tej serii, którą wcześniej widzieliście z kamizelką i w skrócie historia taka, że on że odmówił, ale kurczę, no ja się nie dziwię mu dzisiaj. Przechodzę jeszcze do jednego materiału, w którym pokażę wam 2017 Sopot, zawody, jak poznałem WK. Powiadają, że prawdziwy mężczyzna staje się nim dopiero, kiedy przekroczy on próg 40. Ta liczba nie wzięła się z nim. To jest sztosowy film. Wielu z was uważa, że to jest sztosowy film. Gra... Ta gra... Patrz... Ta gra aktorska, patrz. 40 w łapie. Że niby wiesz, że niby jak mam 40 w łapie, to dzień już się staje o wiele lepszy i patrzę, mój stary samochód nagle to jest GTR. Co się stało? Najprzyjemniejsze uczucie, jakie człowiek może mieć, wcisnąć ten guzik z silnika, który ma 500 koni. Chyba, nie wiem ile, jakoś tak. Yeah! Najlepszy moment filmu. Hashtag 40 i nie wiem, czy ogarniacie, o co chodzi w tym fragmencie. Patrz. Kumasz, że wyrzucili mnie, że ja mam hashtag 40 i wszędzie mogę wchodzić, nie? Ale wchodzę do sex shopu nagle i mnie wywalają i hashtag 16, że minimum 16 cm. Nie wiem, bardzo mało ludzi to ogarnęło, ten dowcip taki. Odnośnie Sopotu 2017 roku, w tym filmie miał się znaleźć materiał z chłopakami z WK. Już coś wyszło, ale może... Cześć? No. Jaki nieogar, w ogóle jakie afro, jaka koszulka zwisła. Jaki szczupły typ! Podczas Sopotu do nich podszedłem i zagadałem tam z Owcą, czy by się nie zgodzili na to, żeby wykorzystać ich do ujęcia. Miało to polegać na tym, że oczywiście mam te 40 w łapie, i sobie chodzę miastem, jak widzieliście, że tam, wiesz, ktoś mi tutaj macha, mówi siemano, zajebiście, że masz to 40 w łapie, to chciałem zrobić takie ujęcie, że chłopaki przechodzą, ja ich mijam, nie? I że a oni się obracają i na mnie patrzą. Więc miałem to ujęcie, ono zostało, nie wykorzystałem, bo mi nie pasowało do scenerii, do scenariusza, który miałem ułożony wtedy w tym filmie Życie zaczyna się po 40. No i spoko, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Wiadomo, że więcej wam nie pokażę, bo by to trwało bardzo długo. Jak widzicie, tam jest mnóstwo folderów, mnóstwo filmów, mnóstwo historii i jest co wspominać. Naprawdę jestem dumny, dlatego każdy z tych filmów trzymam, niektóre takie ujęcia zakulisowe też trzymam. Ja jako wyznacznik, te lajki, komentarze, to jest poniekąd waluta. I czy ja żebram o to? Może nie żebram, ale kurde, to jest
byłoby miło, nie? Żebyście, gdybyście zostawili łapę pod filmem i ten komentarz, udostępnili to. Jeżeli to wam się podoba, to zazwyczaj takim progiem jest 10 tysięcy lajków, 10 tysięcy łapek do góry i to jest po prostu próg, w którym, z którego ja wnioskuję, że chcecie coś jeszcze takiego zobaczyć. Tak samo z testem na strażaka. Napisaliście komentarz na test strażaka, zostawiliście tę odpowiednią ilość polubień pod filmem i ja zrobię ten test strażaka. Nie wiem, czy mam iść na straży pożarną się dowiedzieć. Jeżeli wiecie, to powiedzcie, pomóżcie mi zrealizować ten test na strażaka, jakby ze strażą pożarną, bo chętnie go przeprowadzę. To by było na tyle. Dzięki jeszcze raz za uwagę. Peace out, brother. Buziaczki. Dobranoc. Na razie. Widzimy się za kilka dni w niedzielę. Pamiętajcie, filmy czwartek i niedziela.